Rzym. Supermocarstwo świata starożytnego. Jego legiony podbiły niezmierzone połacie ziemi, a władza nad Rzymem znalazła się w rękach jednego człowieka. Człowieka, którego śmierć zmieniła losy świata. Juliusz Cezar, jeden z najwybitniejszych wodzów historii, zginął w Senacie zamordowany na oczach wszystkich. Przez wieki okoliczności jego śmierci nie budziły wątpliwości. 2000 lat później wybitny włoski śledczy w oparciu o najstarsze świadectwa historyczne wznawia dochodzenie. Korzystając z 21-wiecznych technik kryminalistycznych, odwiedza kluczowe dla sprawy miejsce. Przy użyciu wygenerowanych komputerowo modeli rekonstruuje scenę zbrodni. Przeprowadza symulację samego zabójstwa cios po ciosie. Z przerażeniem odkrywa, że prawda ukryta jest głęboko w umyśle samego Juliusza Cezara. Kto zabił Juliusza Cezara? Rzym, Idy Marcowe, 15 marca 44 roku przed naszą erą. Senatorowie czekają na przybycie głowy państwa. Juliusza Cezara, dyktatora Rzymu, zdobywcy Europy. Pierwszy punkt porządku obrad. Zabójstwo. Najwybitniejszy rzymski wódz, lekceważąc ostrzeżenia, przybywa do Senatu bez straży. Zostaje zasztyletowany na oczach przerażonych świadków. Zbrodnia jest szybka, krwawa i publiczna. Tożsamość sprawców nie pozostawia żadnych wątpliwości. Czy jednak naprawdę dwaj sławni spiskowcy, Brutus i Cassius, zaplanowali zabójstwo Cezara? Czy może byli tylko narzędziami dzierżonymi przez niewidzialną dłoń? Po 2000 lat szczegóły tych wydarzeń znamy dzięki historykom i dramaturgom. Jednak pewien człowiek wątpi, czy zachowana wersja jest prawdziwa. Pułkownik Luciano Garofano, wybitny śledczy z włoskiej formacji karabinierów, przypominającej amerykańskie FBI. Przez 25 lat Garofano, wykorzystując techniki kryminalistyczne, zajmował się najtrudniejszymi włoskimi przestępstwami. Doprowadził do aresztowania 7 bossów mafii. Teraz przybywa do Rzymu, by rozwiązać sprawę najsłynniejszego morderstwa politycznego w historii starożytnej. Zabójstwa Juliusza Cezara. Zabójstwo Cezara to prawdziwe wyzwanie. Jestem przekonany, że przy pomocy technik kryminalistycznych znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak i dlaczego został zabity. Garofano chce dowiedzieć się, dlaczego zamachowcom udało się zabić tak przezornego i potężnego człowieka, a potem publicznie szczycić się tym czynem. Oraz dlaczego Juliusz Cezar zignorował wszystkie ostrzeżenia. W śledztwie Garofano skorzystał ze wszystkich narzędzi kryminalistyki dostępnych w XXI wieku. Odwiedził wszystkie kluczowe miejsca związane ze spiskiem. Skorzystał z pomocy specjalistów. W tym byłego agenta Secret Service, który ocalił przed zamachem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zamach na pozbawionego straży przybocznej Cezara był prostą sprawą.
Krok po kroku Garofano zrekonstruuje morderstwo, próbując odkryć, co wydarzyło się naprawdę, badając zamiary i motywy spiskowców. Nieoczekiwanie głównym podejrzanym w śledztwie okaże się sam Cezar. Dzięki pomocy światowej sławy specjalisty z zakresu psychiatrii sądowej Garofano spróbuje zyskać wgląd w stan umysłu Cezara. Uzna, że do jego śmierci mogła przyczynić się choroba. To jedna z największych tajemnic historii. Jak człowieka zawsze przygotowanego na wszystko tak mogła zaskoczyć własna śmierć? A może to iluzja wynikła z tego, że oglądaliśmy Cezara oczami jego zabójców, a nie jego własnymi? Garofano rozpoczął dochodzenie, szczegółowo badając najwcześniejsze źródła dotyczące życia Cezara. Byłem zafascynowany tym, jak przygotowano zamach przeciwko geniuszowi, który kontrolował wszystko, co działo się wokół. Cezar przyszedł na świat około 100 roku przed naszą erą, w schyłkowej fazie Republiki Rzymskiej. Od najmłodszych lat uznawał, że wyniszczony przez wojny domowe Rzym potrzebuje silnego przywódcy. Zostanie tym przywódcą stało się jego życiowym celem. Cezar wyrósł na genialnego wodza, nie mającego sobie równych. Oparł granice Rzymu na zachodnich krańcach Europy. Był popularnym wodzem, który nie przegrał żadnej bitwy. Jednak jego niepohamowane ambicje rozpętały wojnę domową i wzbudziły wrogość w starej rzymskiej arystokracji. Pierwszy specjalista powołany przez Garofano twierdzi, że marsz Cezara na szczyty władzy był nieunikniony. Cezar był jednym z najambitniejszych ludzi w historii. Był wytrawnym manipulatorem. U startu kariery był nikim. Pochodził ze starego, sławnego rodu, w tamtych czasach pozbawionego znaczenia. Lecz dzięki małżeństwom, wytrwałości i szczęściu wspiął się na sam szczyt. Ten człowiek o nieskończonej energii i olbrzymim libido był również utalentowanym pisarzem, sławiącym własne zwycięstwa. Wizerunek szlifowany przez całe życie. Mogło go zniszczyć jedno potknięcie, atak epilepsji zwanej przez Szekspira chorobą upadku. Krótko przed śmiercią 56-letni Cezar ogłosił się dożywotnim dyktatorem Rzymu. Mieszkał tutaj, w samym sercu Forum Romanum, politycznym i religijnym centrum republiki. Zgodnie z zasadami współczesnej kryminalistyki, Garofano ruszył na poszukiwania miejsca, gdzie zginął Cezar. Miejsca zbrodni. Każde śledztwo zaczyna się od miejsca zbrodni. W tym wypadku trudno było ustalić, gdzie dokładnie zamordowano Cezara. Można się spotkać z opinią, że Cezar zginął na Forum Romanum. Naprawdę jednak Cezar zginął w Portyku Pompejusza, połączonym z Teatrem Pompejusza, w którym spotykał się Senat. Odbudowa stałej, zniszczonej przez pożar siedziby Senatu ciągle trwała. Dlatego Senat zbierał się w różnych innych miejscach, tego dnia akurat w Portyku Pompejusza. And on this particular day, it was meeting in the portico of Pompey. By zlokalizować miejsce zbrodni Garofano, zwrócił się do Jo Crowley Quinn, historyczki specjalizującej się w topografii starożytnego Rzymu. Colonel Garofano. Hi, Jo.
To pokaże Garofano, gdzie stał antyczny teatr. To niedaleko stąd. Teraz znajdujemy się w Teatrze Pompejusza. W miejscu zaokrąglonych ścian były trybuny. Cały teatr był ogromnym kompleksem. Scena miała wielkość boiska do gry w piłkę nożną, a trybuny mogły pomieścić nawet 40 tysięcy widzów. Dzisiejszy układ ulic zachował kontury Teatru Pompejusza. Jak odkrył Garofano, Cezar zginął na przeciwległym krańcu kompleksu. Joe prowadzi go na jedno z wielu rzymskich skrzyżowań. 2000 lat wcześniej znajdował się tam wschodni kraniec Teatru Pompejusza. To tutaj, w zapomnianej przez większość współczesnych Rzymian i zamkniętej dla zwiedzających tymczasowej siedzibie Senatu, z zimną krwią zamordowano Cezara. To ruiny ówczesnej siedziby Senatu. To tutaj, rankiem w idy marcowe, czekali senatorowie. Na potrzeby dalszych analiz Garofano filmuje miejsce zbrodni. Byłem zdumiony odnalezieniem miejsca przestępstwa sprzed 2000 lat. Przy pomocy wygenerowanego komputerowo modelu Garofano wizualizuje wnętrze siedziby Senatu, gdzie 900 senatorów oczekiwało Cezara. Zastanawiałem się, ilu z nich było uwikłanych w zamach. Garofano wyobraża sobie zamieszanie i chaos towarzyszący tej zbrodni. Jest on też ciekawy, co stało się z ciałem i co mogłoby mu ono powiedzieć o śmierci Cezara. Z relacji historyków wiemy, że ciało zostało usunięte z miejsca zbrodni. Dlaczego i jak to się stało? I gdzie przeniesiono ciało? Starożytni historycy podają, że kilka godzin po zabójstwie ciało Cezara zaniesiono do jego domu. Wkrótce potem przeprowadzono sekcję zwłok. Aby ustalić, kto zamordował Cezara, Garofano potrzebuje szczegółów z sekcji. Prowadząc śledztwo w sprawie śmierci Cezara, inspektor Garofano otrzymuje dostęp do jego domu, odkrytego niedawno w samym sercu Forum Romanum. Jest to kompleks ruin. Teraz jesteśmy poza domem. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę jest w środku, a co na zewnątrz. Garofano zastanawia się, czy stoi w miejscu, gdzie przeprowadzono pierwszą sekcję zwłok opisaną przez historyków. Według Suetoniusza przeprowadził ją lekarz Antystius. W dłoni Cezara tkwił liścik. Ostrzeżenie o spisku, ważny dowód w późniejszej części śledztwa. Wynik autopsji zaskoczył Garofano. Na ciele Cezara znajdowały się 23 rany kłute. Według Antystiusa tylko jedna była śmiertelna. Fakty nie zgadzają się ze sobą. Jakim sposobem tak wiele ran mogło wyrządzić tak niewiele szkód? Czy jest to klucz do ustalenia rzeczywistej liczby zabójców Cezara? Oh.
Garofano postanowił wrócić do swojego laboratorium, by dokonać symulacji zabójstwa i sekcji. Chce ustalić, jak został zabity Cezar i ilu było morderców. Garofano zwrócił się o pomoc do patologa sądowego dr. Roberto Testiego w sprawie analizy ran Cezara. To rzymski sztylet, interesujący. Podobnymi zaatakowano Cezara. Aby odwzorować rozkład ran, komputerowo stworzyli model oparty na świadectwach historycznych. Wiemy, że pierwszy cios zadano w ramię tuż przy karku. Tak. Nie była to rana śmiertelna. Testi wie, że według wyników sekcji śmiertelny był drugi cios. Cezar odwrócił się w stronę napastnika w ten sposób i wtedy został pchnięty w plecy przez drugiego zamachowca. Rana była śmiertelna. Czyli jak dotąd dwóch ludzi. Testi może stwierdzić, gdzie padł drugi cios i dlaczego był śmiertelny. Jednak żadne przesłanki nie zdradzają, kto mógł go zadać. Plutarch podaje, że każdy uczestnik spisku miał przynajmniej raz ugodzić Cezara. Podobnie jak w morderstwach mafijnych, był to symboliczny podział odpowiedzialności. Jednak według Suetoniusza, mimo że spiskowców było 60, na ciele znaleziono tylko 23 rany kłute. Dlaczego aż tylu senatorów nie wywiązało się z obietnicy? By uzyskać odpowiedź, Garofano decyduje się na serię symulacji. Wybiorę ludzi, którzy jako pierwsi zaatakują Cezara. Ty i ty. Cezar, proszę na scenę. Zwykle przeprowadzamy symulację, by zrozumieć, jaki był przebieg zbrodni i ilu ludzi mogło w niej bezpośrednio uczestniczyć. Garofano zaczyna od 23 zamachowców, po jednym na każdą ranę. Jak prawdziwi mordercy, senatorowie witają Cezara przed atakiem. Cezar nosi biały płaszcz. Powstało kompletne zamieszanie. Garofano uznał, że równoczesny atak 23 ludzi na jednego jest prawie niemożliwy. Eksperyment dowiódł, że liczba ran odnosi się prawdopodobnie do kilku zamachowców uderzających wielokrotnie. W innym wypadku mielibyśmy od 40 do 60 ran. Dzięki doświadczeniu dowiedzieliśmy się, jak szybka była sama zbrodnia. Dlatego Garofano powtarza symulację, tym razem z 11 mężczyznami. Zamachowcy zabijają Cezara, zadając jednak dużo więcej ran, niż wykazała sekcja. Wszystkie źródła opisują szczegółowo tylko 5 ran. Czy to wskazówka? Garofano raz jeszcze powtarza doświadczenie, tylko z 5 mężczyznami. Przeprowadzimy ostatnią symulację z 5 zamachowcami. Fermi, Cesare, entra. Ok?
Salutatevi. Stop! Każdy z pięciu napastników miał dobry dostęp do ofiary. Działając w pośpiechu, pięciu mężczyzn mogło zadać 23 rany. Uważam, że Cezara zaatakowało bezpośrednio najwyżej 5-10 osób. Jeśli zamachowców było tak mało, co robili inni spiskowcy? Garofano widzi podobieństwo do zbrodni mafijnych. Uważam, że zamach na Cezara był świetnie zorganizowany. Różni ludzie mieli różne zadania. Prawdopodobnie, gdy padł sygnał, pozostali próbowali opanować tłum. Ważne zadanie, zwłaszcza, że 300 senatorów Cezar niedawno mianował osobiście. Dzięki temu mała grupa zamachowców mogła łatwo się zbliżyć do ofiary. Dlaczego jednak tylko jedna rana była śmiertelna? Zważywszy na okoliczności, ci ludzie byli zarazem wściekli i przerażeni i nie działali z chirurgiczną precyzją. Prawdopodobnie po prostu dźgali i liczyli, że to wystarczy. Trudno się dziwić, że żaden historyk nie podaje, kto zadał śmiertelny cios. Dobrze znamy za to przywódców spisku. Teraz Garofano musi poznać ich motywy. W pościgu za zabójcami Cezara Garofano wraca na ulicę Rzymu. Spina się na Kapitol, najstarsze centrum religijne Rzymu. Źródła podają, że tutaj udali się spiskowcy zaraz po dokonaniu zbrodni, ogłaszając swój czyn przywróceniem wolności. Dlaczego arystokratyczne elity miasta chciały uwolnić się od Cezara? Po odpowiedź Garofano wraca na forum, na którym Cezar dominował polityczne, wojskowe i religijne życie Rzymu. Znajduje się tam ciągle świadectwo nieokiełznanych ambicji Cezara, jego rostra, czyli mównica. To tutaj Cezar wzniósł nową rostrę, ukończoną niedługo przed jego śmiercią. Po raz pierwszy nie była ona częścią siedziby Senatu. Cezar w ten sposób oddzielał się od elity politycznej, zwracając się do obywateli na forum. Popularność Cezara wśród ludu wzbudzała wściekłość w arystokracji rządzącej Rzymem od 5 stuleci. Ustrój polityczny Rzymu opierał się na podziale władzy, zaś Cezar uważał, że jako największy i najmądrzejszy wódz powinien stanąć na czele republiki. Cezar chciał być pierwszym obywatelem i nie chciał dzielić się władzą. Nic dziwnego, że go nienawidzili. Dzięki swej hojności uwielbiany przez lud Cezar był obiektem drwin arystokracji. Lecz Garofano znalazł senatora żywiącego do Cezara osobistą urazę. Według Plutarcha autorem spisku był porywczy hazardzista Gajusz Cassius Longinus. W zwycięskiej dla Cezara wojnie domowej Cassius walczył po stronie Pompejusza. Spodziewał się śmierci. Cezar jednak darował mu życie i dopuścił do wysokich urzędów. Z jak najgorszym skutkiem. Od najmłodszych lat Cassius nienawidził ludzi przy władzy.
Cassius zawdzięczał Cezarowi życie i pozycję i za to go nienawidził. Odmowa kolejnego awansu była dla Cassiusa nie do zniesienia. Garofano czyta, że wtedy Cassius zaczął planować morderstwo. By plan mógł się powieść, potrzebował sojuszników na szczytach władzy. Cassius zwrócił się do innego człowieka, ułaskawionego przez Cezara po wojnie domowej. Tylko on mógł liczyć na wsparcie Senatu i zbrodnie zmienić w akt patriotyzmu. Powszechnie szanowany senator Marek Junius Brutus. Jego słynny przodek Lucius Brutus 5 wieków wcześniej wygnał z Rzymu ostatniego króla i ustanowił republikę. W przeciwieństwie do impulsywnego Cassiusa, Brutus był opanowanym, rozważnym myślicielem. Uznawany za człowieka honoru, Brutus miał obsesję na punkcie najmniejszych szczegółów. Długo wahał się, czy dla dobra republiki powinien zabić Cezara. Garofano zastanawia się, czy więzy krwi łączące Brutusa z Cezarem utrudniły podjęcie decyzji. Trzykrotnie żonaty Cezar był znanym kobieciarzem. Według Swetoniusza romansował z najpiękniejszymi kobietami Rzymu, w tym z matką Brutusa, jego największą miłością. Przez całe życie Brutus znosił plotki, że nie jest potomkiem bohatera, a nieślubnym dzieckiem Cezara. Cezar, obsypując Brutusa zaszczytami, potęgował te podejrzenia. Garofano zastanawia się, czy na decyzję Brutusa wpłynęły plotki, czy głos opinii publicznej. Wkrótce po propozycji Cassiusa na murach rzymskich domów pojawiły się napisy wzywające go, by tak jak przodek stanął do walki z tyranem. Gdzie jesteś, Brutusie? Czy śpisz, Brutusie? Dla tych ludzi posłuszeństwo tyranowi, takiemu jak Cezar, było nie do pomyślenia. Zasiadając w Senacie, musieliby uważać na słowa, schlebiać Cezarowi. W takim wypadku nie warto było dłużej żyć. Rzym tracił swoją wielkość, nie był już Rzymem, który kochali. Po długim wahaniu Brutus zdecydował się złożyć hołd swoim przodkom i dołączyć do Cassiusa. Razem zaczęli werbować innych senatorów, by w imię Republiki Rzymskiej zabić Cezara. Jak udało im się wprowadzić plan w życie? Śledczy Luciano Garofano kontynuuje dochodzenie. Doświadczenie uczy, by ofierze przyjrzeć się równie dobrze, co mordercom. W źródłach historycznych Garofano znajduje wskazówki sugerujące, że sam Cezar mógł sprowokować spiskowców. Zniewaga, która zwróciła przeciwko niemu Senat, stawia też pytanie o stan umysłu ofiary. Garofano odtwarza w myślach incydent w miejscu, w którym się wydarzył. Na krótko przed zamachem do Cezara przybyli wysłannicy Senatu. Obdarzyli go jedyną godnością wyższą niż dyktatura. Ogłosili go żywym Bogiem. Reakcja Cezara była niesłychaną zniewagą.
Gdy senatorzy stanęli przed Cezarem, by go deifikować, Cezar popełnił ogromny nietakt, nie wstając z krzesła. To jakby nie ucałować pierścienia mafijnego dona. Senatorowie poczuli się niezwykle obrażeni. Uznali, że ten człowiek gardzi nimi wszystkimi. Swoim zachowaniem Cezar sprawił prezent Cassiuszowi i Brutusowi. Spisek rósł w siłę. A może senatorowie się mylili? Zaskakujące wyjaśnienie zachowania Cezara przedstawia Cassius Dion. Cezar twierdził, że cierpiał wówczas na biegunkę i gdyby powstał, upokorzyłby się w niewyobrażalny sposób. Czy był naprawdę chory, czy tylko szukał wymówki, gdy zorientował się, jakie skutki przyniosła jego arogancja? Jeszcze innych wskazówek dostarcza Plutarch w swoim opisie tego incydentu. Według niego Cezar omdlał i nie był w stanie podnieść się z krzesła. Gdy odzyskał przytomność, zrzucił płaszcz, wskazał na swe gardło i krzyknął: zabijcie mnie teraz. Nie stawię oporu. Kill me now, I won't resist. Plutarch podaje, że według Cezara jego zachowanie było wynikiem choroby, epilepsji. Jest wiele rodzajów epilepsji. Wielu ludzi próbowało ustalić, na co cierpiał Cezar, jak objawiała się jego choroba. Jak dotąd było to niemożliwe. Wiedząc, że epilepsja może pomoże mu zrozumieć okoliczności morderstwa, Garofano chce spotkać się z człowiekiem mogącym zdiagnozować chorobę Cezara. Pronto? Puoi darmi il dottor Bernstein? Garofano udaje się do szkoły medycznej Harvarda, by włączyć do śledztwa profilera i psychiatrę sądowego Harolda Bernsteina. Epilepsja powoduje zakłócenia w działaniu komórek nerwowych. Doświadczane przez pacjenta zaburzenia świadomości są dla niego przerażającym przeżyciem. Garofano przedstawia doktorowi Bernsteinowi akta sprawy. Przede wszystkim chce się on dowiedzieć, czy epilepsja mogła wpłynąć na Cezara, gdy nie powstał z krzesła przed senatorami. W tym miejscu Cezar nie wstał z krzesła i upokorzył senatorów. I to zachowanie chcemy zrozumieć. Czy dwie różne przyczyny jednego incydentu, biegunka i epilepsja, pomogą doktorowi Bernsteinowi postawić diagnozę? Proszę przyjrzeć się tej części mózgu, płatowi skroniowemu. Wiemy, że tego dnia Juliusz Cezar cierpiał z powodu biegunki i wiemy, że ledwo się trzymał. Na podstawie tych objawów możemy uznać, że mógł on cierpieć na epilepsję płata czołowego. Czy Cezar cierpiał z powodu epilepsji płata czołowego? Diagnoza tłumaczy incydent, lecz Garofano chce wiedzieć, czy choroba mogła mieć szersze skutki. Czy choroba mogła wpłynąć na jego zachowanie? Tak. Pomiędzy atakami występują objawy takie jak drażliwość. O ile rozumiem, Cezar nie tylko nie wstał z krzesła, lecz krzyczał do senatorów, by go zabili. Jego zachowanie mogło być następstwem ataku. Garofano zastanawia się, czy diagnozę wspierają inne udokumentowane ekscesy Cezara.
Epilepsja płata czołowego to choroba postępująca. Stan chorego nieustannie się pogarsza. Jeśli wcześniej ktoś zachowywał się wyniośle, pod wpływem choroby staje się jeszcze bardziej wyniosły. Gwałtowność zachowań Cezara, jego twórczość pisarska, ogromne potrzeby seksualne, wszystko to pasuje do zachowań człowieka cierpiącego na epilepsję płata czołowego. Dla próżnego, starego człowieka samo przyjmowanie lekarstw było wystarczającym upokorzeniem. Utrata samokontroli w miejscu publicznym byłaby nie do zniesienia. Garofano nie wątpi, że człowiek tak przejęty własnym wizerunkiem musiał obawiać się przyszłości. Uznawszy, że stan Cezara stopniowo się pogarszał, Garofano ponownie prześledził wydarzenia poprzedzające zamach. Zaczął od unieśmiertelnionego przez Szekspira odrzucenia godności królewskiej. Według Garofano jest to dowód wpływu epilepsji na zachowanie Cezara i początek ciągu wydarzeń, który doprowadził do jego śmierci. Choć Cezar zaprzeczał, że chce być królem, przyjął wiele monarszych atrybutów. Nosił nawet królewski purpurowy płaszcz. Czyny były ważniejsze od słów. Nosił purpurę. Królową Egiptu wprowadził do domu w Rzymie jako swoją kochankę. Skoro ona była królową, było dość oczywiste, kim on chciałby zostać. Plotkowano, że Cezar chciał poślubić Kleopatrę, a stolicę republiki przenieść do Egiptu. Najmniejsze sugestie, że Cezar mógłby zostać królem, budziły wściekłość rzymskiej arystokracji. Podczas jednej z uroczystości Cezarowi oferowano królewski diadem. Jednak Cezar nie przyjął tytułu. Lud się cieszył. Senatorowie byli oburzeni. Cezar zachował się rozsądnie, odrzucając diadem. Wszyscy wiedzieli, że to była mistyfikacja, a on sam pragnął być królem. Zamiast uspokoić wrogów, Cezar pchnął ich do działania. Według Suetoniusza spisek objął 60 senatorów. Garofano dziwi się, że Cezar nie odkrył spisku. Jego podejrzenia wzmocniło kolejne wydarzenie. Niedługo przed zamachem wróżbita z Puryna ostrzegł Cezara przed idami marcowymi. Według Plutarcha sam Cezar spodziewał się zdrady ze strony Cassiusza i Brutusa. Jednak krótko przed śmiercią Cezar zrezygnował ze straży przybocznej. Agent Secret Service Timothy McCarthy jest zaskoczony tą decyzją. To nierozważne posunięcie doprowadziło do jego śmierci. Nie wierzę, że współczesny prezydent, który zrezygnowałby z ochrony, ciągle uchodziłby za odpowiedzialnego człowieka. Czy najwybitniejszy rzymski wódz ślepo wchodzi w zasadzkę? Garofano jest o krok od zdemaskowania najmniej oczekiwanego sojusznika zabójców. Kompletując zdarzenia z ostatnich dni Cezara, Garofano odkrywa nową wskazówkę. Wielki wódz planował wyprawę na Persję. Chciał zginąć jak bohater lub powrócić niezwyciężony. Te plany wpłynęły na wybór terminu zamachu. Wiedzieli, że to ich ostatnia szansa na ocalenie państwa od chcącego je zniszczyć tyrana. Garofano zastanawia się, czy Cezar rozmyślnie zmusił spiskowców do działania.
Ważną wskazówkę znalazł w tym zdaniu Suetoniusza. Ze względu na zły stan zdrowia Cezar nie chciał już dłużej żyć i dlatego ignorował wszelkie ostrzeżenia. Powróciwszy do domu Cezara, Garofano analizuje ostatnie godziny jego życia. Cezar nie mógł zasnąć, a jego żona Calpurnia w sennych koszmarach widziała jego śmierć. Choć błagała go, by nie szedł do Senatu, on odrzucił jej prośbę. Garofano podąża śladami ostatniej podróży Cezara z domu do Senatu. Choć to przed Idami, 15 marca go ostrzegano, Cezar postanowił wyruszyć w drogę bez straży. Przywódcy powinni zrozumieć, że nie mogą tak postępować. Większość Rzymian wielbiła Cezara i straciła swego przywódcę przez głupie oddalenie straży. W tym czasie spiskowcy czekali w Senacie, choć nic nie miało pokrzyżować ich planów. Pozbawionego straży Cezara otoczyli petenci, przedstawiając mu swoje prośby. Większość z nich Cezar odłożył na bok, oprócz jednej. Według historyków grecki nauczyciel Artemidor przekazał mu kartkę, mówiąc: przeczytaj ją szybko, sprawa jest wielkiej wagi. Zgodnie z tradycją, Cezar nigdy nie przeczytał listu. Garofano pamięta, że podczas sekcji list znaleziono w dłoni Cezara. Czy mógł jej nie przeczytać? Psychiatra pułkownika Garofano uznał, że to niemożliwe. Był to jedyny skrawek papieru, który miał ze sobą, list ostrzegający go, że zostanie zamordowany na spotkaniu Senatu. Czy ten człowiek ślepo podążał ku śmierci? Czy kierował się nieświadomym pragnieniem śmierci? Nie. Dowody wskazują, że Cezar doskonale wiedział, że zostanie zabity. Po powrocie na miejsce zbrodni, Garofano spojrzał na Cezara w zupełnie odmienny sposób. Czy geniusz, który nigdy nie przegrał bitwy, przygotował swoją ostatnią kampanię? Czy sam pozwolił się zabić? Tuż przed wejściem do Senatu dyktator raz jeszcze został ostrzeżony przed Idami Marcowymi. Garofano analizuje ostatnie chwile Cezara. Co czuł, mierząc się ze śmiercią? Nie był pewny, czy spiskowcy uderzą. Historycy podają, że gdy zobaczył Brutusa, którego traktował jak własne dziecko, wykrzyknął: i ty, Brutusie, mój synu? W zamieszaniu spiskowcy ranili się nawzajem. Sam Brutus został cięty w rękę. Cassius pchnął Cezara w twarz, a Brutus w krzyż.
Brutus stabbed him in the groin. Pamiętając, że triumfujący spiskowcy wybiegli na ulicę, Garofalo zastanawia się, czy ich sukces nie był iluzją. Czy zrealizowali plan Cezara? Garofalo potrzebuje dowodów. Uważa, że Cezar musiał wiedzieć o spisku. Zignorował wszystkie ostrzeżenia, wróżby, sny, listy. Odprawił strażę, wystawiając się na atak. Sprowokował swoich wrogów, publicznie ich upokarzając. Wyznaczył im termin, ogłaszając, że wyrusza na wojnę. Według Garofalo Cezar stanął przed trudnym wyborem. Czekać, aż epilepsja obedrze go z resztek godności, czy wykorzystać spiskowców, by zakończyli jego cierpienie. Czy było to tylko samobójstwo starzejącego się chorego człowieka, czy Cezar miał inny motyw? Garofalo wraca do psychiatry sądowego, by zrozumieć stan umysłu ofiary. Nie ulega wątpliwości, że Cezar mógł wykorzystać spiskowców do własnych celów. Potrzebował wykonawców, a spiskowcy byli doskonałym narzędziem. Podobnie ludzie chcący popełnić samobójstwo dają się zastrzelić policjantom. Samobójstwo wykorzystujące udział policjanta. Takie samobójstwo wymaga specyficznej osobowości i planu działania. Jaki był plan Cezara? Czy jego ostatnim genialnym ruchem była własna śmierć? Ten człowiek chciał poprzez śmierć osiągnąć to, do czego dążył w życiu, nieśmiertelność. Mógł tego dokonać, wskazując następcę, upewniając się, że następca zdoła objąć jego dziedzictwo, i upewniając się, że jego własna śmierć przejdzie do historii, zapewniając mu wieczną sławę. Czy w wydarzeniach, które zaszły po śmierci Cezara, Garofalo znajdzie dowody na potwierdzenie tej teorii? Przede wszystkim Cezar zapisał każdemu zwykłemu obywatelowi Rzymu pieniądze pozwalające przeżyć 3 miesiące. Wybuch żalu podczas pogrzebu Cezara był bezprecedensowy. Zwykle to rodzina dokonywała kremacji zwłok. Tym razem tłum wyniósł ciało Cezara z domu, przeniósł tam i sam je spalił. Zwykli obywatele Rzymu spalili ciało Cezara na forum. Nikt inny nie doświadczył takiego zaszczytu. Pamięć o nim jest żywa do dzisiaj. Stos pogrzebowy stał tutaj. I jak widać, ludzie ciągle przynoszą kwiaty i mimo upływu czasu pamiętają o tym dniu. Zadziwiające. U Suetoniusza Garofalo znajduje informację, że krótko przed śmiercią Cezar zmienił testament. Adoptował swego ciotecznego wnuka, Oktawiana, czyniąc go swoim następcą. Doskonały wybór. Podobnie jak przybrany ojciec, Oktawian poświęcił się walce o pełnię władzy. W ciągu 3 lat Brutus, Cassius i inni spiskowcy zginęli. Wielu od tych samych sztyletów, którymi zabili Cezara. Rządy republikańskie zostały zastąpione jednowładztwem człowieka pochodzącego z dynastii założonej przez Cezara. Po zestawieniu wszystkich elementów układanki, Garofalo jest zdumiony przebiegłością Cezara. Stwierdza, że Cezar wykorzystał spiskowców do własnych celów. Dowiedziałem się wszystkiego, czego chciałem i czuję, że jestem bliżej prawdy o tym wspaniałym człowieku.
Juliusz Cezar wywarł niezatarte piętno na historii. Nawet po 2000 lat ludzie próbujący pojąć jego geniusz strategiczny studiują osiągnięcia i pisma Cezara. Jednak nie znajdą w nich najwybitniejszego dokonania tego męża stanu, zaplanowania własnego samobójstwa, wspaniałego planu, wykorzystującego zamachowców. Wraz z jego śmiercią umarła Republika i zaczęła się historia cesarstwa. Odtąd każdy cesarz czcił jego imię, tytułując się Cezarem. Juliusz Cezar spełnił swoje największe marzenie. Stał się nieśmiertelny. Dystrybucja w Polsce Imperial Cinepix. Tekst Wojciech Graf. Czytał Maciej Wielski.